Dzień trzeci, czas opuścić już Bombaj. Właśnie jestem na Bandra Terminus i mam pociąg do Jodhpur. Tylko jest jeden problem, bo pociąg mam za miesiąc przez pomyłkę i będą mnie złe jaja, bo prawdopodobnie pojadę stojąc jakieś 1000 kilometrów. No chyba, że coś się uda wymyślić, zobaczymy. Co do pociągu, to miałem niezłego farta, bo są na szczęście tutaj też takie bilety jak General Ticket, które obejmują cały pociąg. Kupuję się w zamyśle, że się nie ma wejścia, w sensie nie ma się miejsca siedzącego w pociągu i co za tym idzie, no jest się zdanym nieco na łaskę konduktora, który jednak częściej niż rzadziej białym chętnie pomaga. Znaczy ludziom z Hindu są także, ale trzeba, że białem częściej i dzięki temu udało mi się miejscówkę znaleźć. Tak, rzeczywiście nieco z pomocą Hindusów, którzy udostępnili mi swoje miejsce. Znaczy oczywiście, za które zapłaciłem, ale nie musieli tego robić, także miły gest z ich strony. Miasto Jodhpur słynie z tego, że jego znaczna część starego miasta została pomalowana na kolor niebieski, właśnie taki jak tutaj. Czasem bardziej intensywny, czasem mniej. I zasadniczo jest na to kilka teorii, dlaczego się tak stało. Pierwsza mówi, że pomalowane zostało na ten kolor dlatego, iż klasa kapłańska chciała wyróżnić jakoś swoje domy, malując właśnie taki błękitny kolor, a reszta społeczeństwa po prostu zaczęła, że tak powiem, odgapiać od nich. A druga teoria, którą znacznie częściej powtarzają sami mieszkańcy, mówi, że miasto zostało pomalowane taki kolor, żeby po prostu chronić domy od nagrzewania się. Podobno niebieski taki odbija światło lepiej. Co ciekawe, mimo że te domy są już tak malowane od bardzo, bardzo dawna, kolor ten jakoś zbytnio nie blaknie. Panowie właśnie prowadzą na dach. Zrobimy zdjęcie fortu. Jodhpur jednak tak naprawdę znany jest najbardziej z tego, że jest tutaj fort, świetny fort górujący nad miastem. Jeden z największych w Indiach, jak nie największy. Zobaczcie, jak to wygląda stąd. Aż nie mogę doczekać, jak to będzie wyglądało z góry. Naprawdę powala to. Ciekawe też, po ile bilety, bo w Indiach jest taki zwyczaj, że jeśli miejscowi, w sensie Hindusi, płacą 100 rupi, czy jakieś 6 zł, no to turyści płacą powiedzmy 600 rupi, 700 rupi. A co w sumie i tak nie jest jakimś wygórowanym wydatkiem, jakąś dużą ceną za takie coś, mi się wydaje. Dużo się nie pomyliłem, bo koszt wejściowy jest jakieś 500 rupi. W sumie 100 za aparat, więc się nie pomyliłem wcale. Ale warto, wygląda to tak, widok jest powalający. Mniej więcej kimam gdzieś tam. Tam jeszcze idę na fotki, zachód słońca. No i myślę, że będę się zbierał później gdzieś pochodzić jeszcze. Zobaczymy, co tu jeszcze ciekawego mają.
No to idę, wybrałem sobie taką górkę. Będzie zacny widok na Ford, mam nadzieję, że będzie fajny zachód. W ogóle strasznie mili zrobili się ci Hindusi. Powiem wam, w Bombaju jakoś tak sceptycznie, bardziej wielkomiejsko. A tutaj wszyscy dzień dobry, dziękuję, how are you? Jak leci itd. itp. Normalnie jak w Iranie momentami. O, już prawie jestem. Mam nadzieję, że to nie jest random baza ani nic. No i nie wiem co to jest, ale widoczek jest naprawdę fajny. Lepszy niż się spodziewałem. Teraz tylko jeszcze poczekać na zachód słońca. Może coś na Ford zrobimy, jakieś fajne ujęcie. Ford jest w tamtą stronę. To jest Jodhpur. No, czyli ten sam widok właściwie co przed chwilą, tylko z innego miejsca. A w ogóle szukałem takiego miejsca strasznie długo w Indiach, bo w tym Bombaju to znaleźć 3 metry kwadratowe, gdzie nie ma ludzi, to jest ciężka sprawa. Tutaj nie ma nikogo. No, normalnie jak nie w Indiach. Zachód coraz bliżej. Z drugiej strony twierdza w Jodhpurze wygląda no całkiem fajnie już. Super to kurczę miejscowa jest. Dziwię się, że ludzie wszyscy tam uciekają, a nikt tutaj nie przychodzi robić zdjęć. No ale może tylko jestem takim świrem. Zobaczcie. Czad, nie? No. Zaraz przyjdzie kolega Hindus, który też robi fotki. Zgarnąłem go na WhatsAppie, może powiedział, że przyjdzie, zobaczymy. Te pofocimy razem. No to trzeba jest trochę tak. No ale szczerze mówiąc, wolę chyba stąd patrzeć na Ford niż z samego Fordu. No, to tak wygląda timelapse. Kolega fotograf przyszedł. Robiliśmy fotki, ale było do dupy. Także, znaczy nie było do dupy, ale słońce zaszło i chmury są takie se. Więc no, tak to wyszło. Co zapraszam do następnego odcinka. Ciao.